Jak zaprojektować kuchnię w kształcie litery G? Jeżeli nasza kuchnia jest większa, tak jak tutaj, to ten nasz trójkąt roboczy jest troszeczkę inny. Oczywiście wszystko zależy od tego, jaki mamy układ wodkanu, co możemy zrobić z elektryką, czy chcemy coś przestawiać, czy nie. Tutaj mamy przykład, że na skraju mamy lodówkę, potem mamy cały ciąg taki roboczy i do przechowywania. Jeżeli byście chcieli, to na przykład możecie sobie zrobić ten ciąg do samej góry, do sufitu i wtedy zabudować lodówkę, zabudować obok na przykład piekarnik, mikrofalówkę, kawomat, co tam potrzebujecie i wszystko zrobić do sufitu, to będzie bardzo taka duża, fajna spiżarnia. Potem mamy zlewo zmywak, gdzie możemy umyć, przygotować posiłki, różnego rodzaju składniki na posiłki i potem mamy część znowu roboczą, im większa, tym lepsze, tak jak ostatnio mówiłam, na minimum to 120 cm, ale zdaję sobie sprawę, że nie każdy ma taką możliwość i potem mamy płytę grzewczą, czyli możemy piec, gotować, jeżeli tutaj mamy piekarnik, to tutaj pieczemy, jeżeli nie, to w tej części pieczemy, w zależności jaki jest układ i jeszcze taki półwysep, który nieraz sprawdza się do tego, żeby na szybko jakieś posiłki zjeść, jeżeli nie chcemy na przykład brudzić niczego przy stole. Jeżeli chcecie zobaczyć inne układy, to zobaczcie moje inne filmiki z literą L, z literą U. Ja omawiam to wszystko na podstawie książki Inspiracje do aranżacji, czyli Jak pięknie mieszkać, znajdziecie ją w bio.